Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy dzisiaj środę rano, czyli wczoraj około 20-21 wróciliśmy z Krakowa i przyznam Wam szczerze, że mimo że w Krakowie było super, odpoczęłam tak trochę psychicznie też, tak jak wczoraj weszliśmy tutaj do domu, otworzyliśmy tylko drzwi, to ja poczułam taką ulgę, taki spokój, że jestem, wiecie, u siebie, że w końcu wszystko jest na swoim miejscu, w sensie wiecie, u Halinki też na pewno wszystko jest na swoim miejscu, ale dla niej jednak nie oszukujmy się, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Z tym, że wczoraj wróciliśmy tylko i tak naprawdę wykąpaliśmy się, położyliśmy się spać, tylko wyjęliśmy podgrzewać z torby i tak naprawdę to tyle. A tak konkretnie poczułam to dzisiaj rano, kiedy weszłam do kuchni, włączyłam sobie ekspres, wszystkie naczynia były tam, gdzie zawsze, jak robiłam śniadanie, to wiecie, wszystko dosłownie z zamkniętymi oczami mogłam robić, bo wiem gdzie, co i jak. U Halinki też się przekonałam, że zmywarka nie jest dla mnie, bo ona używa tylko i wyłącznie zmywarki, a ja zdecydowanie wolę podejść do zlewu, umyć jeden kubek i tyle. Nie wiem, dla mnie to jest wygodniejsze, może jestem głupia, ale mniejsza o to. Wyglądam tak, no bo wiecie, jestem dzień po powiększaniu ust. Na poprzednim filmie widzieliście już efekt końcowy. Jak wy to oglądacie, to usta są już zagojone, ale jak to nagrywam, to jestem dzień po zabiegu. Ja się w tym momencie biorę za rozpakowywanie wszystkiego, za masę prania, bo jednak mimo, że to był tylko niecały tydzień, no to się nazbierało tego jak na trzy osoby. Plus wypiorę w końcu Halince pościel, bo Halinka do nas wraca za 2-3 dni. Także spokojnie, z Halinką się jeszcze nie rozstajemy. Odpowiadając od razu na pytania, sukienka nie jest wyjątkowo z Sevenox, tylko jest z Pakuten i nie polecam. Jest to dosłownie materiał jak z reklamówki. Dobra, nie przedłużając, lecimy z tym vlogiem. Rozpakowałam już wszystkie torby i tak jak mówiłam, słynny przypadek. Odrobina prania się zebrało. No nic, samo się nie zrobi, a co gorsze, jeszcze przed wyjazdem zostawiłam powieszone dwie pralki rozwieszone i teraz czekają na złożenie i wyprasowanie. Także no idealny powrót z wyjazdu. Ale chyba każdy tak ma, nie? Dałam Nadi bawić się tym beeboxem. Myślałam, że sobie ładnie pije wodę i ja robiłam akurat śniadanie. A okazało się, że ona się tym świetnie bawi, czyli ciągnie wodę i wypluwa. I przez to był calutki tutaj mokry. Więc przy okazji Kresem go wyprał już do końca i się suszy. Ale co chciałam powiedzieć? Przed chwileczką chciałam się pomalować. I uwierzcie, nie miałam pojęcia, co zrobić z Nadią w tym czasie, więc ja nie wiem, jak ludzie sobie bez tego radzą. Serio. Dla mnie bez tego to jakby w prawej ręki. Wsadziłam ją wtedy do krzesełka, do karmienia, ale jednak nie oszukujmy się, to nie jest to samo. Także czekam, aż wyschnie. Tu już jest cały suchy, bo to jest ten taki fajny materiał siateczkowy. Tu jest troszeczkę grubiej, więc jeszcze trzeba poczekać. Tu sobie już przygotowałam suszarkę na pranie. Zaraz przyniosę jeszcze drugą z dołu, bo tego prania jest naprawdę konkret, więc na jednej mi się nie zmieści. Mamy 25 stopni na ten moment, a jest dopiero 10 rano, więc nie ma co suszyć i zawalać się w domu. Jak można na balkonie w tak piękną pogodę, to wyschnie mi to dosłownie w godzinkę. Tak dumna, jest godzina 11, a ja ogarnę, mam tyle spraw, to co już widzieliście, no to pranie, nie pranie i tak dalej, zaraz jeszcze muszę podłogi ogarnąć, ale ogarnęłam Krystiana sprawy, z którymi zwlekał już od miesiąca prawie, czyli po pierwsze dokonałam zwrotu, z którego termin zwrotu kończy się za 3 dni, a miał miesiąc na zwrot, więc w końcu to zrobiłam. Po drugie, mój szanowny mąż jest taki, że on wszystkim kupiłby wszystko, ale sobie nic. I on w tym momencie chodzi w dziurawych butach, więc stwierdziłam, że koniec takiego zachowania i kupiłam mu buty. Możecie sobie luknąć takie z Adidasa na promce z 230 na 179. Zwykłe, czarne, takie jak on lubi. Bardzo podobne do tych, co teraz ma, tylko teraz miał z Reeboka. Więc jak on się nie mógł za to zabrać, a obiecywał mi już od paru miesięcy, że to zrobi, że kupi sobie te buty i to nawet było mówione, że o, na dniach, że w tym tygodniu kupię, jutro kupię i tak dalej, nie kupił, więc w końcu ja to zrobiłam. Do tego zamówiłam jeszcze Nadii już body na lato z krótkim rękawkiem. Jest tak gorąco, że na długi rękaw już za ciepło. W sensie w domu jest jeszcze okej. Cześć! Cześć!
Wyspałaś się? Kto tak długo spał? Zapraszam panią do ubioru. Będzie krzyk? Nie, wiem, nie lubisz tego, wiem. Próbujemy? Dobre! No pięknie! Wiecie, czy to już jest serio ten etap, kiedy zrzucamy już coś specjalnie? Patrzcie. Nie udało się, ups. I ona tak cały czas. Ja wiem, że jest taki okres w życiu dziecka, że dziecko specjalnie coś rzuca, nie żeby zrobić na złość, tylko po to, żeby sprawdzić, jaki ma dźwięk spadający przedmiot. Ale nie wiedziałam, że tak wcześnie. No ewidentnie. Prowadź. Widzisz, nie podoba jej się. Ona po prostu odbiera twoje emocje i mówi nam, co trzeba. To jest tak zwany syndrom inteligentnego konia. Ale prowadzi się dobrze. I nawet chyba nawet lepiej niż nasz. Leciutki jest, nie? No. Zwrot jest w cholerę. Albo jedno. Jak się rozsuwa? Dobra. Kurde, jedną ręką. Naprawdę. Wow. Nie podoba mi się. Pod tym względem, nie? Jejciu. Tylko z Jusiu tak nie rób, bo to jest. Ale mega. Trzeba doświadczenie zabrać. Dasze też fajnie chodzi, no. Fajnie chodzi Daszek. No i wiesz, ta zwrotność w tym, bo to faktycznie. Może być. Aha, czemu tego nie włożyłeś? Wyciągnąłem to przy wkładaniu. Tak. Może on być... bardzo bardziej... fajny do podróży. No. No jak ja mam cię tam wsadzić, jak ty jesteś taka maruda znowu? Ty jesteś znowu taka maruda! Ej, bo ty o marudę też ma innego szuka. Ej, ładnie to chodzi. Jestem zadowolona, naprawdę jestem zadowolona. Tobie się podoba, czy się nie podoba? A może ty zaspajaj? Jest 18, matko, robaczek nie poszedł spać na 17. Ale przecież ty się wyspałaś gdzieś. Co byś znowu chciała spać? Kolejna paczka, to tutaj jest album Sprintu, który już gdzieś na Instagramie, bo jak to nagrywam, to jeszcze nie widzieliście. Ale jak już oglądacie, to już widzieliście. Do tej pory wszystkie zdjęcia będę wywoływać sobie u nich i w tej formie album, bo do tej pory zrobiłam to przez mbik.pl i przyznam wam szczerze, że te zdjęcia są tragicznej jakości. Ja raz zgłaszałam nawet reklamację, wysłali mi drugi raz te zdjęcia już za darmo, ale jakość wcale nie była lepsza, także Empiku nie polecam, a tutaj Sprintu są po prostu genialne. No zobaczcie, w ogóle to są zdjęcia robione telefonem na Instastory, ja to potem później pobierałam, no nie wszystkie wiadomo. To na przykład to jest selfie ze Snapa. Ja to zapisałam jeszcze z filtrem, a zobaczcie jakie jest jakości, no mega. Ja jestem mega zadowolona. To zdjęcia tak samo, to jest selfiak. Ja to wysyłałam Krystianowi na Snapie, będąc w szpitalu. Ta paczka to jest prezent też od Printu, także widzicie, no. Jakiś liścik, kwiatuszek pięknie zapakowany. Tu jakaś herbata. Tak, herbata do zaparzenia. I coś, co nie pomaga mi za bardzo, bo od dziś wróciliśmy w 100% na dietę. Czekolada, ale przyda mi się w złych momentach. Na pewno się nie zmarnuje. I tutaj przesyłka z CCC. Jeżeli oglądaliście poprzedni mój film, poprzedniego vloga, to wiecie co tam jest, wiecie co ja tam zamówiłam. Mianowicie dwie pary tych obcasów, które mi Halinka pożyczyła, jak byłyśmy w galerii. I one były naprawdę tak wygodne, że wróciłam tylko do domu, bo stacjonarnie ich nie było. I zamówiłam sobie dwie pary, jedne takie beżowe. Ja wiem, że one mogą na pierwszy rzut oka nie zachęcać, ale to są naprawdę najwygodniejsze obcasy, jakie do tej pory miałam. A wydawało mi się, że mam w szafie naprawdę wygodne obcasy.
I drugie już takie klasyczne, czarne. Ostatnia paczka to jest Nadi metryczka. Z tym, że nie wiem, czy uda mi się Wam to pokazać, bo nie mam ramki kupionej. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pięknie zapakowane, tak żeby się nic temu nie stało. No, nie będę tego otwierać. Zobaczycie na Instagramie, albo już nawet może jest. Jak nie, to będzie w najbliższych dniach. Wzięłam sobie tą 1:1, żeby mieć, wiecie, taki obraz, jakiej wielkości była Nadia, jak się urodziła. Jest czwartek, a my jedziemy na zakupy spożywcze, co się nie zdarza. A czwartek? Co dziś jest? Środa. Środa. Środę. Wróciliśmy do domu wczoraj i no u Halinki nie byliśmy na diecie. Przez cały ten tydzień nie byliśmy na diecie, więc postanowiliśmy się ogarnąć, wrócić na dobre tory, a bez zrobienia zakupów to się nie uda. Dlatego robimy zakupy na czwartek, piątek, sobotę i w sobotę wracamy już tak normalnie, całkowicie do życia, czyli tak jak zawsze robimy zakupy w sobotę. Panienka znowu zgubiła skarpetkę i to przeszliśmy całą drogę, którą szliśmy, nie bierz mi aparatu. Ajdź! I nie znaleźliśmy. No co? Co ci tak patrzysz? Zapinamy. Proszę, żebyś mi tu nie krzyczała w czasie jazdy. Jedziemy.